Dokładnie raz w roku na światło dzienne wychodzą nowe tajemnice skrywane przez długie lata głęboko w magazynach destylarni. Dzisiaj zamknięte w szklanych butelkach ujawniają swoje prawdziwe oblicze dopiero po otwarciu korka. Każda z tych butelek to odrębna opowieść, a każda opowieść to możliwość doświadczenia nowych smaków i aromatów. W tym roku jednak przyszłość łączy się z przeszłością, dlatego zasiądźcie wygodnie w fotelu i przygotujcie się na nowy rozdział, który właśnie nadchodzi. Witajcie w krainie Diageo Special Release Legends Untold. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnej edycji i premierze Diageo Special Release. Ze mną dzisiaj jest Artur Brzychcy. No i oczywiście nasz gospodarz Bartosz Siembaczewski. Witamy serdecznie. Moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj nie przypadkiem i nie przypadkiem to pojawiła się ta nasza scenografia dookoła. Te książki wokół nas, ten kominek. Jesteśmy w ogóle pośrodku lasu, pośrodku niczego. A spotkamy się tutaj dlatego, żeby opowiedzieć wam te tajemnicze i niedopowiedziane historie właściwie, które skupiają się na naszych destylarniach i na naszych whisky i historiach związanych z naszymi destylarniami. Wiesz co, a ja uważam, że nie powinniśmy opowiadać o historiach, dlatego że historie są pięknie opowiedziane i każda osoba, która będzie miała tubę w ręku czy karton od którejkolwiek butli z tej serii, zeskanuje sobie kod QR i pod tym kodem będzie miała całą historię. Lepiej tego nie opowiemy. To prawda, bo my skupimy się tak naprawdę na tym, co znajduje się w butelce, a w butelkach znajdują się jak zwykle wyjątkowe i ciekawe rzeczy wyselekcjonowane w naszą nową kolekcję, także pozwól, że nalejemy sobie po małym dramie. I to, co mamy tutaj, to 14-letnia Cardu. I to Cardu, która zdecydowanie różni się od tej, z którą mamy na co dzień kontakt, czyli tej 12-letniej. Oprócz oczywiście dłuższego czasu leżakowania, mamy tutaj przede wszystkim finisz w beczkach po czerwonym winie. No właśnie. I powiem szczerze, że to czerwone wino już można znaleźć w kolorze tej whisky. Nie to, żeby, wiesz, to nie sherry, tak? Nie jest tutaj ta beczka, nie dała nam nie wiadomo jak ciemnego koloru. Ale jest taki dodatkowy kolor, który faktycznie wpada nam tutaj. Dokładnie, jest takie ładne, ciepłe, różowe złoto, w związku z tym pamiętam takie bottlingi właśnie z beczek po francuskich winach, gdzie faktycznie taki odcień był. Jest dość niezwykły w whisky, to należy podkreślić. No ja już powąchałem pierwszy raz i no zdecydowanie się różni od tych podstawowych edycji, oprócz innej mocy alkoholu, bo mamy tutaj 55,5, jeżeli chodzi o moc alkoholu. Więc alkohol jako nośnik smaku da nam tutaj dużo, ale przede wszystkim dużo i zupełnie inny wymiar wprowadza nas ta whisky poprzez tą dodatkową beczkę i poprzez ten finish beczce po czerwonym winie. Bo w nosie nie jest klasycznie, nie ma tutaj klasycznego kardu. Nie jest klasycznie, to jest mało powiedziane. Po prostu tutaj z tego kardu, które znamy, szczególnie z tych edycji podstawowych, to nie ma nic. No w ciemno byś nie wpadł na to nigdy. Nie, dokładnie. To jest po prostu whisky, który jakbym dostał w ślepej degustacji, to powiedziałbym mnóstwo różnych destylarni, ale na pewno nie kardu. A ja kardu, jak wiesz, bardzo lubię. W związku z tym jest to dla mnie duża niespodzianka. No ale pojawia się dużo słodyczy, pojawiają się białe owoce, pojawia się nuta ciemnego wina. O, wiesz co, te białe owoce ok, ale powiem ci, że ja jestem tutaj zwolennikiem podkreślenia owoców leśnych, ciemnych owoców. Poziomki, borówki. Tak. I czerwonych owoców. Znaczy, jak gdyby rozpiętość, ta paleta owocowa jest tutaj bardzo duża, ale nie mylmy tego z tymi owocami, które są klasyczne dla kardu, czyli tymi świeżymi, spejsajdowymi owocami. Tymi zielonymi. No ta jabłka mogłaby to być, ale to by było takie bardzo dojrzałe jabłko. Dokładnie tak. Ale poziomka, fakt. Owoce leśne, no nieprzypadkowo jesteśmy w lesie, pośrodku w zasadzie lasu. Trochę pikantności na końcu. Tak, natomiast niesamowite jest to, że przy tej mocy ona nie jest w ogóle odczuwalna w nosie, że... Ja mam jeszcze takie wrażenie takiej delikatnej nuty tofi z nutami soli. Ale zobaczymy w smaku. No i w smaku znowu się dzieje. Jest intensywnie i ta beczka z czerwonego wina tutaj no bardzo mocno dominuje. Tak, sporo orzechów na samym przodzie.
ale to jest bardzo chwilowe doświadczenie, bo zaraz jak wchodzi na głębsze partie języka czy i dostaje powietrza, to tam zdecydowanie jest bardziej owocowo z powrotem. Mm-hmm. Natomiast tutaj ten przód jest dla mnie orzechowy, to się zaraz kończy, natomiast jest bardzo niezwykły i przyjemny finisz, bardzo rozgrzewający, dość długi. Mm-hmm. Oczywiście coraz bardziej wytrawny, no bo to normalne. Chcąc, nie chcąc, dalej. Tak, dokładnie. Natomiast sporo takiej właśnie tutaj efekt beczki po winie i ta, mm-hmm. i taniczność, i taka przyprawowość tej beczki, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu absolutnie. Tak, to taniczność w ogóle oblepia nam kubki smakowe. Oblepia nam ślinianki. Ślinianki cały czas mocno pracują. Tak, no i w ogóle teksturalnie ona nie jest tłusta, ona jest lepka. Mhm. Masz rację. Ale naprawdę kawał porządnej whisky. No i ktoś, kto jest zwolennikiem Cardo i zna podstawową edycję, na pewno będzie, myślę, mile zdziwiony, tak, jeżeli spróbuje tej whisky, bo jest to zupełnie inny wymiar, zupełnie inny świat i zupełnie inna baśń tak naprawdę, którą w tym roku zabiera nas destylarnia Cardo. Także Arturze, sandziwa. Sandziwa. I przechodzimy dalej, spróbować kolejnych rzeczy. Trzynastoletni Mortlach. Dość nietypowy wiek, jeżeli chodzi o whisky. O, moja ukochana bestia z Dawtown. Super. Cieszę się bardzo. A trzynastka. Dość nietypowo. No, nietypowo to jest mało powiedziane. Generalnie takich whisky się nie spotyka albo spotyka bardzo rzadko. Nie wiedzieć czemu. Musi być koniec 10, 15, 20, może 18 jeszcze po drodze. Tak, a trzynastkę, a pechowa, masz rację. Się omija, w związku z tym zdarza się faktycznie rzadko, tym chętniej spróbujemy tej wersji. Dokładnie. Szczególnie, że no, my już wiemy, tak? Ale powiedz, jakie są beki, bo są dosyć niezwykłe. Ciekawie, moi drodzy, ja poproszę Cię o kieliszek, Arturze, w tym czasie. Natomiast mamy do czynienia tutaj z beczkami, jeżeli chodzi o wnętrze. Jest tutaj bourbon, oczywiście, i virgin oak, co ciekawe. No właśnie. Wilk jest nieprzypadkowo na etykiecie, no bo jak już Artur wspomniał wcześniej, bestia z Dawtown. Zazwyczaj Mortlach uchodzi za taką faktycznie mocną, siermiężną, intensywną whisky. Stąd też nieprzypadkowo ta nazwa, która powstała przy niej. Natomiast jak będzie tutaj, zaraz sprawdzimy. Bo w nosie jest całkiem świeżo. No, ale jest i bestyjka, bo... Jest i bestyjka, bo i to ten... bestyjka, jeżeli chodzi o virgin oak. Tak jest, dokładnie. Virgin oak jest potężny i on no, nie daje o sobie zapomnieć. Jest bardzo dużo igliwia. Tak, w ogóle właśnie takie sosna, tak, sosna, tak. Żywica, sosna. O, tak. Trochę kwaśnawa, jeżeli chodzi o odbiór w nosie. No tam jakieś owocki się przebijają w tle, tylko że ta, wiesz, mhm, że trzeba je wygrzebać spośród tego igliwia, to nie takie tak proste. No i z podmocy alkoholu, bo umówmy się, mamy tutaj tym razem znowu moc beczki oczywiście. 55,9. Trochę więcej niż poprzedniej Cardo. Ale dużo słodyczy, dużo białych owoców znowu. Ja znowu mam jakoś te białe owoce dzisiaj na nosie. No, powiem szczerze, no i to igliwie. I to igliwie przede wszystkim ja najbardziej. Tutaj tak. Mhm. Ja z nosem wrócę, bo na razie powiem szczerze, że igliwie mi dominuje. Mhm. No to co możemy powiedzieć przede wszystkim, to to, że najbardziej dominujące jest tutaj virgin oak i faktycznie wszystko, co pochodzi, jeżeli chodzi o virgin oak. Tak. Wszystkie aromaty. To nie jest do końca igliwie, już teraz do mnie dotarło, to jest zielona szyszka. Okej, okay, niech będzie. Próbujemy. Mm. Bestia czy nie bestia? No początek to jest bardzo... Jak ten wilczek jest tutaj przy kominku, na tym kocyku sobie leży i go się głaszczą, on sobie tam... Bardzo delikatnie. Tak, po cichutku powarkuje, ale tak przyjemnie, bo to jest na początku jest dużo owoców, słodyczy. Mm-hmm. Bardzo jest sympatycznie, zupełnie inaczej niż nos. Ja mam takie wrażenie, ponieważ w nosie na samym początku bardzo mocno czuć virgin oak. Tak. Natomiast w ustach faktycznie ten refill bourbon, tak, jest najbardziej, tak, wyczuwalny i dopiero później w finiszu znowu do głosu dochodzi virgin oak, ponieważ znowu jest dużo wytrawności na końcu. Trochę ciemnej czekolady, trochę kawy. Znowu nam ślinianki tutaj dość intensywnie pracują. To się wszystko zgadza. Jest fajna też, bo ona jest potężna i tłusta. Mhm. I faktycznie jak na Dawtown, jak na Space Age, to ona jest bardzo taka z głębią. Tu się dzieją rzeczy. W związku z tym naprawdę to jest bardzo sympatyczne. No ale jest potężna, jest naprawdę potężna, ale w innym tego słowa znaczeniu i w innym wymiarze niż te stare edycje Mortlacha. To jest bardzo odświeżony Mortlach.
Tak, ale powiem ci szczerze, że z tych wszystkich najnowszych mortlachów, które wychodziły, no ten jest najpotężniejszy. Mhm. I najbardziej złożony. I najbardziej jakby nie złożony, tak. I powiem ci szczerze, że się mocno zastanawiam, jakbyśmy trzynastkę postawili koło tych edycji dużo starszych i tak w ciemno popróbowali, co byśmy na ten temat powiedzieli. Bo moim zdaniem to jest pozycja, która się naprawdę bardzo fajnie broni. Wiem, że my to często używamy, tego, że się bronią, te pozycje, że jest super i tak dalej, ale to, co jest fajnego w tej serii, to jest to, że te butelki są faktycznie totalnie inne niż to, co normalnie wychodzi z tych destylarni. W związku z tym, jako ciekawostka nawet, to te porównania są naprawdę bardzo fajne, a przy tym te eksperymenty, no bo tak chyba należy to traktować, tak, no bo to są raczej krótkie serie, tak. są naprawdę złożone z głową. Że to nie jest, widać, że to nie jest przypadek, nie jest coś, co zostało. Wypuszczone tak, po prostu dodatkowo. Dokładnie, tak. Tylko naprawdę jest to przemyślana, fajna edycja. Ale takie też jest założenie właśnie Diageo Special Release, żeby można było poznać zupełnie inny charakter tych samych destylatów, które już znamy na co dzień, ale w zupełnie innej formie, w zupełnie innym wymiarze, w zupełnie innym wieku, roczniku, bądź po prostu dodatkowym finiszem, jeżeli chodzi o użycie jakiejkolwiek innej beczki. Mhm. No, powiem dzieje? Ci, że kurde, nie wiem, czy od tej pory nie będę szukał mortlachów z beczek, ze świeżej dębiny, tak? Bo naprawdę bardzo fajnie ze sobą pracuje, tak. No to, mój drogi, bestia za nami, sporo jeszcze przed nami, także wędrujemy dalej. Okej, no i mamy kolejną nowość i ciekawostkę jednocześnie. Singletona myślę, że wszyscy znają, bo oczywiście destylarnia nie istnieje, to wiele razy powtarzaliśmy. Zresztą na ostatniej degustacji przy Singletonie 38-letnim również. Destylarni nie ma, natomiast są trzy destylarnie pod nazwą Singletona. Jest to Glendulan, Dufftown i Glenord. To, na czym skupimy się dzisiaj, to edycja z Glendulan. I co ciekawe, whisky leżakowana beczka po bourbonie, i finiszowana w beczkach po koniaku. Nie wiem, Arturze, jak często miałeś okazję pić whisky finiszowane w beczkach po koniaku? Ja, wydaje mi się, że niewiele razy. A ja ci powiem, że chyba w ogóle. O, no to będzie to ciekawostka, wydaje mi się, że i dla ciebie, i dla mnie. Moc 54,6, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak jest. Okej. No i zobaczmy, co ta beczka z koniakiem tutaj nam porobiła przy tym destylacie. No, na kolor nie wpłynęła. Kolor jest klasyczny. Kolor klasyczny, złoto, tak jest, dokładnie, natomiast 19 lat, bo tego nie powiedzieliśmy, wydaje mi się, że to widać na etykiecie oczywiście, wraz z tą piękną syreną. Jeżeli chodzi o opowieść, to pamiętajcie o tym, że oczywiście każdą z tych opowieści możecie znaleźć na tyle kartonu bądź tuby przy danej whisky. Tak, sobie możecie otworzyć. Kod QR i wszystko wiemy. Także przeszłość łączy się z przyszłością przy tej edycji, to jest o tyle też ważne. Ale okej, to co przede wszystkim w nosie, to słodycz znana z Singletona i ten charakter Singletona jest tutaj obecny, ale faktycznie... Znaczy jest głębszy, jest ta owocowość, bo Glendulan w ogóle jak na Dufftown, bo to de facto jest Dufftown przecież, Dufftown ma sporo whisky lekkich. Jasne, że Mortlach jest cięższy, ale jest nazywany bestią, ale Glendulan nigdy nie zyskał takiej opinii, natomiast moim zdaniem on ma takie zaczątki, że pomimo tego, że jest świeżo owocowy, jak większość whisky z Dufftown, to jednak gdzieś tam ta głębia się pojawia. Tam trochę tych, pomimo tego, że główne skrzypce grają najczęściej te świeże owoce, to te owoce takie odrobinę bardziej dojrzałe w Glendulanach się pojawiają. Natomiast tutaj one są wyraźniejsze zdecydowanie. No, szczególnie, że mamy już do czynienia to jest z destylatem, który spędził w beczkach 19 lat. No tak, to też więc nie jakby nie było, to tak. Faktycznie przy tych starszych edycjach, przy Glendulanie, ta głębia smaku coraz bardziej się rozwija poprzez wiek. Tak, ale powiem ci szczerze, że w nosie ja tego koniaku za bardzo nie... Ja mam delikatnie na samym końcu taką winną nutę, więc być może to być to, tak, co no faktycznie gdzieś tam symbolizuje ten koniak. Ja bardziej traktowałem to jako te dojrzałe, a nawet może lekko przejrzałe owoce, bo dla mnie ten zapach winny bardziej mi się kojarzy z kalwadosem, powiem ci szczerze, niż... No ale dobra, to w takim razie sprawdźmy. Tak, smaku. No i o ile w zapachu tego koniaku nie było aż tak dużo, no to tutaj w moim nosie, tak jest. To w smaku jest on zarówno bardzo odczuwalny, bardzo mocno w finiszu, ale już w samym środku. Na początku słodycz, oczywiście. Owoce,
i za chwilę już do głosu dochodzi faktycznie ta winna nuta. Jakbyś próbował faktycznie koniaku. Tak, ale zobacz, jak tam się owoce zmieniły. Mm. Bo my żeśmy wyrzucili natychmiast, wyszliśmy z sadu i weszliśmy, wiesz, do sklepu kolonialnego. Aha. Tak, figa, rodzynka, daktyl i litchi. Ja litchi mam już w zapachu tak naprawdę. To ja tutaj w zapachu nie złapałem, natomiast... Ta świeżość wynika mi troszeczkę faktycznie z litchi. To jest to, co mu się mogło tam wpasowywać w ten owoc. Jest bardzo przyjemnie pikantny. Ten finisz się bardzo mocno rozwija, jeżeli chodzi o te nuty winne. Trochę nuty korzenne na samym końcu. Tak, tak. To jest też warto na to zwrócić uwagę. Ale to litchi mnie tutaj w końcu. To litchi mnie tutaj rozkłada. Po prostu jest tak fajne, wyraziste. Nawet tam jakieś nuty takie kwiatowe, delikatne gdzieś się w ustach przemykają. Bardzo fajna, kompleksowa, bo tak, gdyby nie było tej dodatkowej beczki po koniaku, wydaje mi się, że ona mogłaby być za bardzo łagodna, delikatna, słodka. Byśmy powiedzieli, że po prostu dobry Glendulan. Tak, klasyczna pijalna whisky. Tak, zresztą Singleton też tak jest dedykowany, jeżeli chodzi o społeczeństwo i ludzi. A gdzie Glendulan? Przypomnij, na który rynek Glendulan idzie. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, dokładnie. Trochę im zazdroszczę. No, ale przynajmniej mamy specjalną edycję. No, tym się możemy nacieszyć. W mocy beczki. Wypadkowej mocy beczki. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. No ale jest potężny. Nie da się ukryć, jest potężny i naprawdę wydaje mi się, że dla wielu osób może być zaskoczeniem, że tak potrafi smakować Singleton. O, w Glendulan. Nie, no to zdecydowanie. To jest po prostu zupełnie inna whisky niż to, co znamy jako Glendulan w ogóle. Nawet Fauna i Flora przecież, wiesz, no, gdyby najbardziej takie słynne wydanie Glendulana. Nijak się ma do tej pozycji, jest dużo, dużo lepsza, a dużo, dużo ciekawsza, znaczy to bardziej intensywna inna. Przede wszystkim, też zupełnie inna. Tak. No i to jest właśnie piękno tych wszystkich edycji, że pokazujemy coś zupełnie innego z roku na rok. I przynajmniej mamy okazję czegoś spróbować. No i powiem szczerze, że za tą syreną to bym podążył, to naprawdę... Ten baśniowy świat Singletona. No to, mój drogi, zdrowie, a my wędrujemy w te baśniowe krainy dalej z kolejnymi pozycjami Diageo Special Release. No i nie ukrywam, że jesteśmy przy pozycji, na którą czekałem dość długo, bo jest to Oban, a jest to jakby nie było jedna z moich ulubionych destylarni. Tym bardziej, że tą podstawową edycją jest ta 14. No właśnie, a teraz wyciągnęliś jakąś słabiznę, będziemy 12 pić. Bez sensu zupełnie. Ja myślę, że ta 12 może nas zaskoczyć, niczym przebiegły lis, który jest na etykiecie. Także sprawdźmy, jak to smakuje, a wcześniej powąchajmy. Obal jest niewielką destylarią, tak naprawdę moce produkcyjne to jest ponad 800 tysięcy litrów alkoholu rocznie i co więcej, nie mogą się za bardzo rozbudować, bo jakby nie mają już miejsca i możliwości dalej. Także moc 56,2. Ale poczekaj, dlaczego? Bo spadną do oceanu, czy dlatego, że są pośrodku miasta? Tak, są dokładnie pośrodku miasta i niestety już jakby w większości nie mogą pójść dalej i się rozszerzyć, jeżeli chodzi o rozbudowę destylarni, stąd też ograniczone moce produkcyjne. Ale wracając do tematu. Moc 56,2. No to potężnie. Tylko i wyłącznie beczki po bourbonie. Okej. Czyli coś, co chyba ty i ja lubimy najbardziej, bo to dokładnie taki klasyk, jeżeli chodzi o whisky. No i klasycznie dość jest w nosie. Jest ta charakterystyczna nuta dla Obana. No jest. Czego nie było wcześniej przy Cardu. Ten Mortlach też nie był taki charakterystyczny, jeżeli chodzi o swój destylat i swoją destylarnię. No dobra, ale jest, wiesz, mamy Obana na sterydach, bo... Tak. Niższy wiek, ale wyższa moc z kolei. Ale wyższa przy okazji, moc, jeżeli chodzi o 14. Ta woskowość nasza kochana jest tutaj intensywniejsza. Tak, ona nie jest w pierwszym nosie, ona jest tak troszeczkę ukryta pod owocowością bardzo dużą, pod tą ilością słodyczy, tego toffee, tego znowu fadżu, który gdzieś tam mi się z tyłu no dobra, przypomina, jeżeli chodzi mi, o Szkocję. Czy czujesz skórkę pomarańczy nadzianą goździkami? Skórkę pomarańczy, tak. Na pewno pikantne przyprawy jakieś w tle. Czy to będą goździki, gałka muszkatołowa, no, czy coś w tym stylu, tak. Ale to dalej jesteśmy gdzieś tam w tym samym klimacie i krążymy oczywiście, jeżeli chodzi o ten sam schemat smaków i zapachów. Natomiast bardzo cytrusowa. Bardzo. Bardzo owocowa. Tak, ale te cytrusy to nie są cytrusy takie, wiesz, ani słodziusie, przekrojony, wiesz, czy czerwony grejpfrut, czy pomarańczka i sobie wąchasz. Nie jest też dla mnie sok z cytryny, bo nieraz się z takim spotykamy, tylko bardziej... Zest, skórka. Właśnie. Te olejki eteryczne dokładnie ze skórki. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i ta woskowość w tle.
która nie zawsze i nieczęsto się pojawia przy tak młodych whisky przede wszystkim. Tak, i zobacz, bo to też ta woskowość, czy ona jest, to jest słodki wosk, wosk pszczeli, dla mnie to już jest taki, wiesz... No to jest takie troszeczkę... Wytrawna woskowina. Trochę wytrawna woskowina. Gdzieś wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniami. Ja miałem nutę miodu, ty też miałeś nutę miodu. Dla mnie to był trochę miód Manuka, trochę taki bardziej... Ja ci powiedziałem, że kolejny raz coś nagrywamy, mówisz miód Manuka, ja nadal go nie spróbowałem. Więc musimy nadrobić dalej, tak, dokładnie. Tak. Ale ty, dużo ziołowości. No właśnie. Tak, tak. I masz rację, że jeżeli miody, to faktycznie takie mocne, intensywne, mocne właśnie gdzieś z nutami właśnie takimi wytrawniejszymi, ziołowymi. Taki spadziowy miód troszeczkę też, gdybyśmy mieli faktycznie pójść te smaki najbardziej trochę, ten. Bo on też ma taki swój charakterystyczny, łamany właśnie. Bardziej apteczny charakter. Ale to wszystko, o czym mówimy, świadczy tylko i wyłącznie też o tym, że ta whisky jest rozbudowana i złożona. 12 lat, wyższa moc alkoholu niż podstawowa edycja, tylko i wyłącznie beczki po bourbonie, a potrafią dać naprawdę bardzo przyjemny i bardzo ciekawy efekt. No i ta nuta owoców, takich świeżych owoców, tego sadu owocowego, charakterystycznego dla Oban, znowu jest tutaj obecna. No i te przyprawy na końcu. Ale sporo dzieje się w nosie, zobaczmy jak smakuje. Bardzo dużo. I tutaj tych owoców jest więcej. I znowu są dość mocno charakterystyczne dla Oban. Tak. Ale znowu dla Oban takiego na sterydach. Tak, bo to jest wszystko podkręcone. Naprawdę to wszystko jest intensywniejsze, barwniejsze i bardziej krzyczące. Jest bardzo dużo owoców na początku, właśnie tego, takich owoców z sadu, gruszek, jabłek. Sam początek, natomiast później one ewoluują bardzo mocno w cytrusy. W tą skórkę znowu, pomarańcz, grejpfrut, cytryna, limonka. I na samym końcu znowu teraz mam te goździki i tą skórkę nabitą z goździkami faktycznie. W zapachu nie bardzo, ale w smaku ale faktycznie w smaku już tak. Dla mnie się jeszcze przywija jakieś jabłko, ale to jest jabłko z czymś. Nie wiem, czy jest zanurzono w tofi, czy coś z nim zrobione, ale ono jest jakoś przetworzone albo pieczone po prostu. Tak? Natomiast gdzieś tam mi się takie coś przywija, bo zresztą się absolutnie zgadzam. To taki niuansik, który mi się gdzieś tam jeszcze może przez cynamon. Ja mam na końcu bardzo, na samym końcu na języku został mi cynamon. Takie jabłko w cynamonie pieczone. Tak, tak. Petarda. Tak, także. To robimy. Robimy, dokładnie tak. Jako food pairing byłoby. O, rany i Oban do tego. Mogło być dobrze. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz, żeby być jak najbardziej obiektywnym. No nie będę ukrywał, że na razie chyba jest to jedna z moich ulubionych pozycji, jeżeli chodzi o serię Untold Stories. O, i nie w tą opowieść zagłębię się jeszcze bardziej na pewno już po samym nagraniu, bo jest naprawdę wyjątkowo ciekawa. Teksturalność jest też... nie niezwykła, znaczy jest niezwykła, dlatego że przy tej intensywności smaku spodziewałem się, że usta będę miał albo właśnie tłuste, albo zaklejone, tak jak żeśmy mówili przy kardu, tak? Tylko tutaj tego nie ma. Jest lekko, ona jest lekka, pomimo tego całej rozbudowania. Całej tej mocy i intensywności, tak. Tak, jest bardzo lekka. Fajna. Moi drodzy, warto zagłębić się w świat Obana i w tą całą opowieść związaną z Oban. Także my wędrujemy dalej w kolejne opowieści i w kolejne baśnie. No i jesteśmy przy kolejnej pięknej butli, przy kolejnej pięknej etykiecie i przede wszystkim przy edycji, która od dłuższego czasu nie pojawiała się w Diageo Special Release, bo mamy do czynienia z Royal Lochnagar. No i ty mi tu nie rumakuj. Mamy rumaka, Royal Lochnagar. Rumak chyba jako królewski, oznaczenie królewskości tejże whisky. Troszkę tak, troszkę tak. A dlaczego? No, bo whisky jest niezwykła i była jedną z trzech destylarni, która dostarczała whisky na dwór królewski. Dokładnie tak. I to nie byle kogo, tylko słynnej królowej Wiktorii. Otóż to, 16-latka, tylko i wyłącznie beczka po bourbonie. Także zazwyczaj Royal Lochnagara znamy z tej podstawowej edycji 12-letniej. I też chyba jest tam beczka po bourbonie, prawda? Też tylko i wyłącznie, tak jest, dokładnie tak. Przynajmniej w tej podstawowej edycji. Moc 57,5, więc znowu idziemy... Tak, wyższą zawartość sterydy, alkoholu. Tak. Tak jest. Dokładnie. Jak to się sprawdzi w stosunku do tej podstawowej edycji, jeżeli chodzi o wyższy wiek tym razem i wyższą moc alkoholu, no zaraz będzie nam dane się przekonać. Ale już widzę, że w nosie jest wyjątkowo delikatnie,
Chociaż delikatne to złe słowo, znaczy bardzo przyjemnie i bardzo delikatnie. Owocowo. Owocowo tak, ale ten alkohol nie atakuje w nas nozdrza. Tak, to prawda. To prawda. Bardzo dużo owoców. Nuty dębiny na końcu. A ja nie czuję. Ja mam dębinę, mam pikantne przyprawy, delikatnie, bardzo delikatnie. Nie ma tej pikantności, tej alkoholości, jak przedtem w tych poprzednich edycjach. Ja mam taki kompot jabłkowy, powiem ci, domowy. Okej. Okay. Jabłka są wyczuwalne zdecydowanie. Dla mnie z kolei to jest znowu bardziej jakieś ciastko z jabłkami, szarlotka, trochę tego cynamonu gdzieś tam, ta kruszonka. A ja będę się upierał, że jest mało przyprawowe. Okej. Okay. Każdy ma inne kubki smakowe. I inny nos, tak? I inne kubki nosowe. I inne kubki nosowe, tak jest, dokładnie. No ale zobaczymy jak w zapachu, znaczy zobaczymy jak w smaku, bo w zapachu jest wyjątkowo łagodnie. Bardzo, bardzo świeżutko, milutko. Mhm. A moc alkoholu jest zacna. A moc alkoholu jest zacna, ale jest w ogóle niewyczuwalna, totalnie. Nos... No dobra. Nos absolutnie tego nie pokazuje. Słuchaj, ciekawostka. Royal Lonagar jest destylarią, w której prawdopodobnie odbyło się pierwsza whisky turystyka, pierwsza wycieczka po destylarni. I to nie byle kto, bo właśnie królowa Wiktoria. 1848 bodajże. Tak, albo nawet wcześniej. Czy od 1848 już ta whisky jest dostarczana na dwór królewski? W związku z tym możliwe, że wcześniej, no bo wiemy, że najpierw byli, spróbowali i dopiero potem whisky zaczęła być dostarczana. Tak, w związku z tym też ten przydomek Royal i Królewski nie jest przypadkowy na butelce i w samej nazwie destylarni. Tak jest. No dobra, ja już spróbowałem. Tak, to ja. Także ja już wiem i no, dzieje się tutaj też sporo. O ile zapach jest bardzo delikatny i nie obiecuje nam aż tak dużo, no to w smaku dzieje się naprawdę... Naprawdę jest potężnie. Tu jest potężnie. No i muszę powiedzieć, że tu już alkohol nie jest tak dobrze ukryty, jak w nosie. W związku z tym jest taki moment uderzenia, ale mimo tego, znowu, mamy owoce, ale jabłka. Te owoce się nam zmieniają. Aha. Na początku jabłka, takie owoce z sadu. Tak, tak, ale potem wchodzą też cytrusy, a nawet bardziej rzekłbym, że skórki cytrusowe, a potem już wchodzą nam rzeczy typu gorzka czekolada, trochę kawy, macchiato. Trochę kakao, tak jest. Tak, tak, w związku z tym... Cynamon. Tak. Może tutaj te przyprawy w końcu poczujesz. Tak, cynamon, goździk tutaj są, tak. No, potężnie, no łącznie z tym, że aż na języku robi się szorstko jak przy Virgin Oaku. Trochę tak. A teraz do mnie dotarło dopiero, że jak rozmawialiśmy o leżakowaniu w Virgin Oaku, tam nie było tego efektu. To ciekawostka. No, na pewno zapach... Nie zdradza tego, co się dzieje w środku. Nie, nie. Jest niespodzianka. Ja lubię takie whisky. Ja lubię, jak whisky ma inny nos, inne usta, inny finish. No tutaj ewidentnie tak jest. Rozbudowana, fajna, wieloetapowa pozycja. No, mocno zaskakuje przede wszystkim. I na pewno zaskakuje w pozytywny sposób. No dzieje się tutaj dużo, umówmy się. I ten finish jest bardzo długotrwający. Faktycznie ta czekolada ciemna. Cały czas ewoluuje, cały czas się rozwija. Tam jeszcze jest coś, kurczę, to jest jakaś czekoladka nadziana czymś, tylko jeszcze nie potrafię znaleźć czym. Ja mam wrażenie takie trochę galaretki i to takie galaretki nawet z tropikalnych owoców. I nie byłbym się tutaj zaryzykować stwierdzenia, że oprócz tych wszystkich owoców sadu, oprócz tych cytrusów, pojawiają się też owoce tropikalne. Okej, okay, dobra, to ja się tutaj zgadzam, tylko ta tą galaretkę robił ktoś wyjątkowo skąpy i dał tam bardzo mało cukru, bo generalnie... Tak, ona jest bardzo wytrawna. Okej. Okay. My zagłębiamy się w kolejną przygodę i w kolejną baśń. Tymczasem po raz kolejny Slandziwa i widzimy się przy kolejnej pozycji. Do zobaczenia. No i mamy kolejną pozycję i znowu po raz kolejny mogę powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych destylarni, więc na nią też czekam najbardziej. 8-letni Talisker. No, Talisker, pół świata kocha Taliskera, w związku z tym nie jesteś tutaj wyjątkowy, Bartku, przy całej twojej wyjątkowości oczywiście. Natomiast, słuchaj, mamy potwora morskiego. Tak, wynurzającego się z głębin. A w tle destylarnie, za tym potworem wąż morski,
Troszeczkę czuję się, jakbym wrócił do Gry o Tron, dlatego że... Jakby scena jest podobna, tak, i butelka jest bardzo podobna. Tak. Przypominam, że to ten ród właśnie żeglarzy, gdzieś tam ten Talisker się też tam pojawiał. Mhm. W związku z tym to wszystko tutaj pasuje. Zresztą ciężko chyba w całym portfolio Diageo znaleźć whisky bardziej morską, bardziej nawiązującą właśnie do stworów czy legend morskich niż Talisker. Niż Talisker, dokładnie. Tym bardziej, że ten potwór jest tylko, a właściwie nie tylko na etykiecie, ponieważ potwór też znajduje się w środku ze względu na moc alkoholu, bo jest to 59,7. Wow. Beczki po Bourbonie. Naprawdę potężna. Jest to wypadkowa z beczek, czyli prawdopodobnie też były beczki mocniejsze. Tak, pewnie też i słabsze, ale jakby nie było, ta moc alkoholu tutaj jest dość zacna. No kolor jest słabiusi, ale wiemy... Jest naturalny, to ważne. Tak, jest naturalny, natomiast to, że jest słabiusi, to przy torfowych whisky tak naprawdę nic złego, szczególnie, że pamiętajmy o tym, że torfowa whisky jest bardziej torfowa na początku niż później. Tak, bo jednak te fenole później uciekają w trakcie dojrzewania whisky. Dokładnie tak. I warto wspomnieć, że przede wszystkim to jest kolejna pozycja 8-letniego Taliskera, który pojawia się w Diageo Special Release, bo mieliśmy już parę wypustów, także jak się sprawdzi tym razem, ja już czuję w nosie, że jest zacnie. Ale bardzo słodko na początku. Większość ludzi kojarzy dymne whisky z tym, że faktycznie dostają od razu uderzenie w twarz tym dymem, tym torfem. A to nie do końca tak jest, bo często te whisky dymne niosą ze sobą bardzo dużo słodyczy, pewnych niuansów, delikatności, złożoności. I później, tak jak w przypadku Taliskera, ten dym jest gdzieś ukryty. Nie na początku, dopiero później faktycznie musimy się dokopać. Tak, no tutaj jest no, sporo, jest tej morskości, dlatego że tutaj ewidentnie stoimy nad oceanem, mm-hmm. czujemy zarówno wodorosty, czujemy tą słoną bryzę, mm-hmm. jest tego naprawdę sporo. To zbutwiałe drewno, te morskie fale faktycznie smagające nas w twarz. Ale żeby nie było, no to też są owoce, mm-hmm. tak? To tutaj jest zbalansowane. No i to całkiem sporo tych owoców. Dokładnie. I znowu ten szkocki fudge, to toffee ze słoną nutą. No i w nosie też no, faktycznie możemy wyczuć tą moc alkoholu. To słoność tutaj, to ten fudge, nie dość, że jest, bo najczęściej jest tam parę ziarenek, a tutaj ktoś tak sypnął od serca. Tak. No dobra, zaglądnijmy w paszczę potwora. Zdrowie. Już się boję. Za potwory. No i znowu sporo słodyczy na początku. Tak, ale na końcu dajcie gaśnicę, bo... Smoła. Smoła. Pieprz. Dym. I ta smoła faktycznie oblepia nam kubki smakowe. Bardziej coś wędzonego niż taki dym. Jakaś ryba wędzona, no, delikatnie. No, coś takiego. Znowu wodorosty trochę medycznych nut się pojawia, bardzo delikatnie. Najwięcej tej smoły faktycznie. Tak. Smolisty podkłady kolejowe, tak, nagrzane. I co więcej, ten finisz smolisty bardzo mocno się rozkręca. I on coraz bardziej ewoluuje znowu. Tak, im więcej tlenu dostaje, tak, tym z czasem faktycznie on się rozbudowuje. Nagrzane drewno, takie stare drewno, stare budynki drewniane, przepraszam, najczęściej mi się kojarzy ze starym kościołem po prostu, takim gdzieś w górach na przykład, no nie? I te smołowane bele, które nagrzane słońcem oddają taki zapach mieszany, bo to jest zarówno to drewno, jak mieszane z tą smołą, jak gdyby tego tutaj aromatu smaku jest mnóstwo naprawdę. Mhm. Ale zgodzisz się ze mną, czy jest to faktycznie jeden z bardziej dymnych Taliskerów? Tak. Tego nie czuć na pierwszy rzut nosa, co więcej języka również, ale faktycznie ja spróbowałem go przed chwilą i cały czas mam uczucie, jakbym gryzł oponę. I powiem ci, że teraz do mnie zaczyna docierać sens zapisu, który na początku mnie zdziwił. Z naszych selekcji dymnych. Najbardziej dymnych zapasów Taliskera. Tak. Wiesz, no to jakiś absurd, no jak to? Talisker wiadomo, że jest dymny, jak to z dymnych zapasów, ale teraz rozumiem, bo on faktycznie jest dymny bardziej niż przeciętny Talisker, ale w bardzo fajny sposób, dlatego że wiesz, tego dymu nie ma w nosie, albo jest bardzo go niewiele. Jest ukryty bardzo fajnie. Tak, nawet pierwsze wrażenie smakowe nie jest dymne nadal. On dopiero w finiszu się ujawnia, ale wtedy jest dominujący absolutnie. Dzięki czemu jest bardzo złożony i rozbudowany również. I bardzo zbalansowany.
Nic tutaj też za bardzo nie dominuje nad sobą, tak? Ten dym nie jest bardzo mocno uderzający na samym początku. Nie, no na początku sporo nie owoców ma. Mhm. Bardzo przyjemna lecja. Jest bardzo fajna. W ustach mamy, to jest środek lata, po prostu wtedy owoce są dojrzałe, soczyste, tego jest sporo i dopiero potem wchodzą te nasze węgielki. No naprawdę bardzo fajne połączenie. I co fajne, bo wiele osób mnie pytało wcześniej, do czego ten Talisker jest podobny. Czy jest podobny do tej poprzedniej, czy jeszcze poprzedniej 8-letniej edycji? Nie, jest zupełnie inny. Także to jest chyba pierwsze tak mocno dymne wydanie Taliskera. Dlatego też warto go spróbować przede wszystkim i zagłębić się w tą kolejną opowieść z tym całym potworem morskim. Niezwykle jestem ciekawy, jak smakuje ten Talisker nad brzegiem morza, bo myślę, że naprawdę... Mogłoby być ciekawie. Mogłoby być ciekawie, tak. Myślę, że to jest whisky, którą należy zabrać w plener. Idzie zima, ale myślę, że się nie bać, że ta moc nas zresztą uratuje od mrozów. Tak. Także my już mamy plan na później, a wspólnie uciekamy do kolejnej opowieści. No i wyszliśmy w świat whisky dymnych. Począwszy od tego Taliskera, delikatnego, tak jest. I to wow też nie jest przypadkowe. I ten kominek nie jest przypadkowy. I ta grzywa tego dwa też nie jest przypadkowa. Bo Lagavulin to taka kultowa destylarnia w świecie fanów whisky. I ten 16-letni Lagavulin... Przepraszam, musiałem. A ten 16-letni Lagavulin jest taką kultową wstępną pozycją do świata Lagavulina. Natomiast tu mamy edycję... Ale poczekaj. No. Lagavulin, wyspa Isla. Tak. Whisky znana z whisky torfowych, potężnych, ciężkich. Isla, znaczy Lagavulin się od tego nie odcina, też jest whisky torfową. Ale wiele osób mówi, że to jest taki najbardziej szlachetny dym z Isla. Stąd też trochę ten lew jako król. Lagavulin, to młyn na wzgórzu był bodajże? Młyn w dolinie. Młyn w dolinie, żeby coś wiedziałem, jakaś różnica poziomów. Tak, natomiast wiesz, no, normalnie jest ta najsłynniejsza, ogólnie dostępna, szesnastka. Która czy jest taka dostępna, to teraz bym polemizował, ale faktem, że były takim wstępem do świata Lagavulin. Tak, i wszyscy tą szesnastkę znali, bardzo szanowali. Wiesz, no ciężki orzech do zgryzienia dla dwunastki, wiesz, 4 lata mniej, beczki podobne. Tak, chociaż tu mamy tylko i wyłącznie beczki po bourbonie, bo jednak w 16-letniej edycji mamy lekką domieszkę beczek po sherry. No to tym, to wiesz, to dla, biorąc pod uwagę, że... To jeszcze trudniej. Że jeszcze trudniej, tak, bo wiemy, że fanów beczek po sherry jest całe mnóstwo, w związku z tym nie dość, że młodziej, to jeszcze tylko bourbon. Panie, ale moc alkoholu 56,5. Tandeta, mnie nie przekonasz, ja nie spróbowałem, już mówię, że jest tandetne. Natomiast mam nadzieję, że mnie zaraz przekonasz, że totalnie ja się mylę. Myślę, że się przekonasz, spokojnie. No w nosie Lagavulin. No, nie, no jest Lagavulin i wszystko się zgadza. Ale 4 lata młodszy, bo to 12-letnia wersja. I znowu nie czuć mocy w nosie. Alkoholu. Nie ma, ale jest intensywnie. Wszystko jest na miejscu, jest intensywnie. Jest intensywnie, jest z jednej strony morsko, z drugiej strony medycznie. Tak. A z kolei jeszcze na samym końcu takie właśnie ciepłe drewno kominkowe oblane wodą. Tak, i co więcej, tych medykamentów ja z normalnej szesnastki nie pamiętam. W związku z tym tutaj... 16-letnia wersja jest bardziej ułożona, jednak no ten proces maturacji jest wiele dłuższy, więc chcąc, nie chcąc, tych aromatów też jest troszeczkę mniej, jest bardziej wyłagodzona. Natomiast tu one są bardziej intensywne, pomijając już też oczywiście moc alkoholu. Tak, a słuchaj, ona jest strasznie oleista. Ja w ogóle na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. Tak, nie patrzyliśmy na łzy. Ale i na tą koronę całą. Się dzieje. Natomiast ja uwielbiam Lagavulina i faktycznie nie mogę wyjść z podziwu tego, jak on po prostu pachnie. I ten kieliszek już jeszcze po spożyciu samego trunku będzie pachniał jeszcze bardzo długo. Trochę pasty do podłogi, ale i trochę cytrusów. No jest ta słodycz cytrusowa przede wszystkim. No dobra, ja próbuję. No i wjeżdża jak lew. No dobra, faktycznie. Okej, w porządku. Czyli jednak się przekonałeś. Absolutnie. Okej. Cieszę się bardzo, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo. Jest dużo słodyczy.
Dużo lukrecji na samym początku. Jest, dobra, w porządku. Jest, ale dym. Jest dym, to moje ukochane smołowane drewno nagrzane. Palenisko całe. Palenisko, tak, ale wiesz, ale cały czas gdzieś zostają z nami owoce, pomimo tego wszystkiego zadymionego i zadrzewionego. Słodycz jest przez cały czas, tłusto jest w buzi. Ale nie jest bardzo alkoholowo, co jest ciekawe. Tak. Znowu ta moc alkoholu, pomimo że to jest ponad 56,5. 56,5, czyli naprawdę potężnie. Okej, ja czuję, że to jest, właśnie drewno, czuję, że jest okolice 50, tak? Ale nie, czy aż tyle? Chyba bym nie dał, faktycznie. Mm-hmm. Bardzo podobnie jak przy taliskerze. Bardzo mocno oblepiająca sadza właśnie podniebienie. Dużo dymu. Ale nadal szlachetnie. Nadal tak, jak znamy to z Lagavulina, że ten dym, on jest taki właśnie ułożony, szlachetny. Mm-hmm. I pomimo tego, że to jest dwunastka i że nie mamy beczki poszczery, która by mogła poprzykrywać parę tematów, nadal jest szlachetnie. To bez dwóch zdań. Ja myślę, że fani Lagavulina będą faktycznie zachwyceni. I to są wszystkie te edycje dwunastoletnie, które pojawiają się w serii Diageo Special Release. Zazwyczaj prezentują bardzo równy i bardzo podobny poziom. Ten bardzo wysoki poziom przede wszystkim. No jednak Lagavulin to kultowa destylarnia i... Tak, znaczy, wiesz, to jest to, o czym żeśmy już rozmawiali. Te pozycje wszystkie są faktycznie wyjątkowe, bo z jednej strony, znaczy nawet nie wszystkie, bo niektóre były dość mocno różne od tego, co w ogóle znamy z tych destylarni. Niektóre są dosyć klasyczne, wydawałoby się na pierwszy rzut nosa w ramach tejże destylarni. A jednak zadziwiają. Każda z tych pozycji naprawdę jest bardzo ciekawa. Jest na tyle ciekawa, że bardzo chętnie bym miał w barku każdą z nich. W związku z tym naprawdę super. Do tego to, co mówiłem na samym początku, tak? To, że ta seria nareszcie jest od początku do końca równa, tak, ale równa pod dwoma względami, bo z jednej strony ty masz rację, równość smaku tak samo, tak, że to, że nie mamy niczego, przynajmniej na razie, co by tam się jakoś potężnie wybiło, ale nie mamy też niczego, co by dołowało. To jest super i też fajnie, że mówię, że mamy tą serię. Ja jestem gadżeciarzem, ja lubię, jak jest ładnie, tak? A ta seria, nie tylko, że jest piękna, to jeszcze prezentuje spójna. Bardzo fajny poziom. Tak. A jeszcze przed nami najlepsze. I dalej zostajemy przy Lagavulinie, także slan dziwa. I próbujemy dalej. No i powoli docieramy do końca naszej przygody, ale ten koniec jest wyjątkowo ciekawy. Po 26-letni Lagavulin. Zostajemy z tym naszym królewskim stworzeniem. Także jestem wyjątkowo ciekaw, szczególnie, że tutaj mamy 44%, troszeczkę ponad. I beczki First Fill, Sherry, Oloroso i Pedro Jimenez. Nie tam. Na pewno oszukujesz, na pewno jest kastrowana i na pewno jest malowana karmelem. Przecież widać, nie ma takich ciemnych whisky na świecie. Co ty opowiadasz? Oczywiście żartuję. Tak, naturalny kolor, to jest ważne. I zobaczcie jaki. Nalej trochę więcej. Kolor jest naprawdę intensywny i jest mega ciemna. Ślinianki już działają. Naprawdę potężny kolor. Moc, przypominam, że moc naturalna... 44,2. Tak, w związku z tym, pomimo tego, że ten nośnik w postaci alkoholu jest niższy, to jednak nadal jest to esencja. Tak? To nie jest 44, bo ktoś dolał wody, tylko jest 44, bo tak zdecydowała natura. Po 26 latach ma prawo. A dobrze, że wspomniałeś słowo esencja. Bo w pierwszym nosie jest zapach takiej mocno i długo zaparzonej herbaty. Takiego typowego Earl Grey. Masz rację, czyli jak się nazywa ta roślinka piękna? Bergamotka. Dziękuję, bergamotka. No ale dzieje się sporo. No nie jest to typowy, charakterystyczny Lagavulin, ten, którego znamy z wersji 16-letniej, czyli 12-letniej, którą próbowaliśmy przed chwilą. Tak. Bo jest bardzo rozbudowany. Czuć tą nutę podstawową? Tak, ale zobacz, tu jest sporo też takiej piwnicy. Aha. No i to, co uwielbiamy obydwoje najbardziej, czyli wosk pszczeli, który się pojawia cały czas gdzieś tam w tle. No dobra, no i słody pszczery. Okej, ale słuchaj, jestem w starym domu, podpiwniczonym, lekko zawilgotniałym, zapleśniałym. I dalej to są przyjemne zapachy. Tak. Bo to żeby nie było. Doskonale wiem, że zaraz one się rozwiną mi w owoce i to słodkie owoce, bo tak najczęściej jest. No ale ewidentnie, mocno zaparzona długo herbata. Tak. Cierpkość, ciemne owoce. Cierpkość w ogóle tej herbaty. Cierpkość, tak.
wiśnie w czekoladzie, kawa, tak, no to, cynamon. To jest właśnie to rozwinięcie z tego, co ja na początku powiedziałem, co wiem, że może wydawać się czymś negatywnym, ale nie jest. To są bardzo przyjemne aromaty, które wspaniale ewoluują właśnie od tych zamkniętych aromatów pleśniowo-wilgotnych i się pięknie rozwijają w aromaty właśnie owocowe. Mhm. Byłem ciekawy tej mocy, bo jest ona zdecydowanie niższa niż te wszystkie poprzednie edycje, które próbowaliśmy dzisiaj. W smaku czuć faktycznie, że tego alkoholu jest mniej, ale z drugiej strony ta whisky dzięki temu jest bardzo pijalna. Jeszcze nie próbowałeś, więc nie będę cię pytał. Nie próbowałem, ale wiesz co? Tak, bo wiem, że 26 lat zasługuje na to, żeby z nosem posiedzieć troszeczkę dłużej, żeby pozwolić mu się potwierać. Tak jak mówiłem, wiesz, zacząłem od starej piwnicy, ale nie było dymu, potem były owoce, ale nie było dymu i ten dym dopiero mi teraz się zaczął pojawiać, ale nie jest zwykły, to jest bardzo dużo słodyczy, cały czas jest przeplecione z tymi owocami, w związku z tym dosyć często można to odebrać jako przypaloną konfiturę tak naprawdę. Tak. Mhm. Ale jestem ciekaw mega twojego wrażenia po spróbowaniu, bo tu się pojawia cała ta intensywność wosku pszczelego. Tu się pojawia ten dym na końcu, połączony z tym syropem, faktycznie z tymi nutami sherry. No dzieje się tu naprawdę dużo, plus ta herbata. Ta moc alkoholu jest o wiele niższa niż w tych edycjach, o których mówiliśmy wcześniej. Ale jest, jak wspominałem wcześniej, jest bardzo pijalna dzięki temu. Tak, ale zauważ, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Łącznie z tym Earl Greyem, który jest faktycznie bardzo wyrazisty na podniebieniu. Natomiast zobacz, jak dużo jest, pomimo niskiej mocy, wiesz, bo to jest to, co wiele osób mówi, a bo jak się mówi, że jest przyprawowość, że jest pieprzność, to znaczy, że to jest moc alkoholu. Mm-hmm. Gucio, prawda, z 44%, tak, a jest tej właśnie tych przypraw, ale takich też orientalnych, tak, jest tutaj naprawdę wielka garść wsypana. Jest potężnie. Ciekawostką jest, że faktycznie teksturalnie w ustach jest tak jak przy właśnie w woskowinach, tak? Jest tak lepko znowu, natomiast kurczę, no, naprawdę ten przekrój jest gigantyczny. Natomiast niezwykle mi się podoba to, że jest uderzenie dymu bardzo potężne w pewnym momencie na finiszu, ale o dziwo, to dym znika. Tak, on się bardzo później, bardzo przyjemnie rozkłada znika faktycznie. Powiem szczerze, że ja chyba nie piłem taki whisky do tej pory w ogóle, dlatego że najczęściej jak się dym już pojawia, to dym zostaje. Tak? Okay. No bo fenole są potężne i one z nami zostają. Tutaj one ustępują tej beczce po sherry i to jest ewidentne. Wow, naprawdę bardzo niezwykły. Cieszę się bardzo. Po raz kolejny mogłem cię zaskoczyć. No nie, no tak jak to przy jest tej 12-letniej mega wersji, tak jak przy tej 26-letniej. Ale powiem ci też, że no okej, okay, Lagavulin 12, tak? Też ma lwa. Tak, ale ten Król Lew naprawdę. No szczerze tego klejnotu i tym klejnotem śmiało możemy powiedzieć, że jest po prostu destylarnia Lagavulin. Bo jest to naprawdę wybitna i świetna whisky, szczególnie w tej edycji 26-letniej. Także ja, Arturze, ci dziękuję. Was zostawiamy z tymi opowieściami, które wyjątkowo warto się zagłębić, a my na pewno spędzimy jeszcze trochę czasu przy tej edycji 26-letniej, żeby ją poczytać jeszcze trochę dogłębniej i mocniej. Oj, dziękuję bardzo. Coś czuję, że to jest whisky, która ma wiele tomów. Też tak mi się wydaje. Dzięki wielkie, moi drodzy. No i do zobaczenia następnym razem. Smacznego. Przy okazji, Artur, jak już tak siedzimy, zobacz, co będziemy mieli w Diageo Special Release w przyszłym roku. Wow! Na takie coś naprawdę warto czekać.